prosiła ognia. Jestem... Nie... O rany... Okej, skup się. Załatw parabucha, a potem jego robo piranie. Skup się na horyzoncie! Co ty znowu wyrabiasz? O! Chyba zamierzam... Horyzont! O ranny, ależ mnie pali w żołądku. Śmieszna zapalniczko. Tak jak przecudowna SS Manby, ja też uwielbiam ogień. Nie pokonasz mnie w tym żałosnym przebraniu, a wkrótce moje piranie na parę pożrą ten cały nowoczesny koszmarek. I tak SS Manby znowu będzie rządzić na morzach. Okej, nie pokonam go w bezpośredniej walce i nie mogę skupić się tylko na nim, bo czuję się źle. Horyzont. Muszę patrzeć wprost na horyzont. Zaraz. Manby, piranie, ogień, choroba obcego. Tak jest! Mogę użyć całej siły parabucha przeciwko niemu. Dosyć, pogaduszek. Nie wiesz, kiedy odpuścić, prawda? Nie! Ben, dokąd znów lecisz? Parabuch jest z tej strony. Wygląda, że wasz bohater opuścił statek. O rany, nigdy nie czułem się tak dobrze, gdy było mi tak źle. Zjedzą was rybki! Was i te diabelskie panele słoneczne! Te wredne elektryczne turbiny! Moje piranie wszystko to pożrą! Wtedy Manby znów zawładnie tą zatoką! Moja Manby! Jak śmiesz ją tak narażać! Nie, tak, tak! Nie, nie, nie! Nie, nie gryź mnie! Nie! Złaźcie! Słuchajcie, taty! Puszczaj mnie, draniu! Wybacz, paro! Chyba już po tobie! Nie, zaraz! Hej, lubisz owoce morza? Chwilka! Chyba mam coś lepszego! Twój statek odpłynął! Dobra, koleś, zła nowina, jedziesz prosto do paki. A dobra, to najnowocześniejsze więzienie w kraju. Nie! Będę do ciebie pisać, parabuchu! Chyba choroba morska już ci przeszła, Ben. Dobra robota. Z przykrością przyznaję, ale ta sztuczka z horyzontem mi pomogła. Dosłownie i metaforycznie. Wybacz, że zatopiłem Manby, dziadku. Nie ma sprawy, Ben. Manby zatonęła, ale moje cenne wspomnienia są wciąż ze mną. O nie. To chili też jest ze mną. Na horyzont, dziadku. Patrz wprost na horyzont.